Cześć, witam w kolejnym odcinku PvP Taste Express. Dziś Kinder Duo. Pojawiły się kolejne ciastka z firmy Kinder, bo wcześniej były Kinder Cards, teraz Kinder Duo i z tego co można wywnioskować na tym opakowaniu, będzie to herbatnik, a pod spodem będą dwa rodzaje czekolady, zapewne czekolada mleczna, z której Kinder słynie, a także czekolada biała. I w sumie jestem ciekaw, jak to będzie smakowało, będzie bardzo zmulające. Ciastko z przodu wygląda tak, z drugiej strony są tak jakby dwie kostki czekolady, jedna biała, druga mleczna. No a jak to będzie smakowało? Ugryzłem ze strony mlecznej. Jest taka klasyczna mleczna czekolada, tak jak w Kinder czekoladzie. No a ta biała? Jak biała czekolada? Te czekolady są dość słodkie, ale ciastko, ogólnie rzecz biorąc, nie jest. Takie trochę jakby piaskowe ciastko. To nie jest taki do końca herbatnik. Nie chrupie, ale w środku konsystencja trochę przypomina takie ciasto piaskowe. Smak raczej jest przeciętny, widzę w tym nic specjalnego. Jedynym unikatem może być to, że ciastko polane jest dwoma rodzajami czekolady. Wyglądał skład tego produktu. Nie do czekolady dodano substancje, które są dodawane do każdej czekolady. Oprócz tego substancje, które posłużyły do wypieku tego ciasteczka. Poza tymi substancjami chyba nie ma niczego dziwnego na tym składzie. Ta zwartość odżywcza w 100 gramach. Czyli jest to mniej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 150 gramów. Nie wiem, czy to był produkt dostępny tylko w sieci Żabka, ale zapewne tak musiało być. Z racji tego cena po raz kolejny została zawyżona. Teraz cena tego produktu. Te ciastka w sieci Żabka kosztowały 14,99 i jak za 12 sztuk to jest o wiele za wiele, ale nie widziałem tych ciastek w innych sieciach handlowych. Jeśli chodzi o smak tego produktu, to ten produkt smakuje przewidywalnie, to znaczy jest to ciastko oblane zarówno mleczną, jak i białą czekoladą i to jest może jedyny unikat. A tak poza tym ciastko smakuje jak taki tradycyjny herbatnik, tylko ma troszkę inną teksturę, przypomina bardziej ciasto piaskowe. A czekolada jak czekolada. Ta mleczna jest już znana od wielu lat z różnych batoników Kindera, czy też z Kinder czekolady, czy jajek Kinder niespodzianka. Ta biała zresztą też, bo w środku Kinder niespodzianki jest biała czekolada, więc czekolada już jest dobrze znana. Nowością jest to, że Kinder wcześniej nie produkował ciastek, choć w tamtym roku pojawiły się Kinder Cards, więc te są kolejne. No i jest to też produkt importowany, był dostępny w sieci Żabka. Czy będzie on w stałej sprzedaży w innych sieciach handlowych? To się okaże. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.